I oto witam was, zaczynamy kolejny odcinek. Zaczynamy w tym miejscu, w którym skończyliśmy. I zajmiemy się, moi drodzy, rozwiązywaniem pierwszej z zagadek na wyspie Myst. A mianowicie zagadką tego oto okrętu zatopionego, który jest też w porcie. Także zacznijmy od tego, że jeśli ktoś by tutaj sobie już pochodził, to zauważy pewnie te tutaj takie skrzyneczki z przyciskami, które tutaj stoją po bokach. Jest ich chyba 8, chociaż nie jestem pewien. Możliwe, że jest ich 6. Nie, jest ich 8. Do każdego można się zbliżyć. Na każdym jest coś narysowane. Tutaj jest na przykład kotwica. Nie wiem, tutaj jest kleszcz, prawda? Tutaj jest wąż. I tutaj są takie inne też obrazki. Krzyż, taki templariuszy, czy coś w tym stylu. Jakaś tam gołąb, czy coś w tym stylu. Dobrze. Co więcej? Zwiedźmy teraz planetarium na chwilkę. Chciałbym wam tam coś pokazać. Planetarium może się na początku wydawać bardzo skomplikowanym obiektem. Mamy tutaj światło. Należy je wyłączyć, aby było widoczne niebo nad nami. Sadzamy dupsko na fotelu i patrzymy na panel. Panel naprawdę może się wydawać skomplikowany i odstraszać na początku, ale zaraz opowiem wam, jak to wszystko działa i dlaczego tak działa. Są 4 suwaki. Pierwszym ustawiamy miesiąc. Miesiące są tutaj, napisane po polsku. Może być to grudzień, sierpień, od stycznia. Tak samo dni, do 31. Godzina, a nie, przepraszam, rok. Trzeci suwak jest to rok. Rok można wybrać od 9999. do roku 0 i godzina w AM i PM. Jeśli wybierzemy coś tak na chybiu trafił, na przykład 8 czerwca roku 7000 coś tam i klikniemy guzik, ten tutaj obraz, ekranik, wygeneruje nam, jak gwiazdy będą w jakimś tam danym fragmencie nieba wyglądać właśnie o tej konkretnej godzinie, w tą datę. No ale zobaczcie, ile jest możliwości, więc trzeba to zapamiętać. Wracamy nie gasząc światła, trzeba prąd oszczędzać. Prąd jest tutaj, idzie tutaj kablem. I teraz kolejna bardzo ważna rzecz. To jest budka, kurde, z ludami, tak. To jest, znaczy, półki z książkami. Jeśli zaczniemy przyglądać się niektórym książkom, są one całkowicie spalone i nie są do rozczytania. Tych książek jest większość, bo niemalże 90% są spalone, no więc kolejna zagadka. Kto je spalił, po co je spalił i czemu je spalił? I kiedy je spalił, prawda? Niektóre książki jednak tutaj, te jaśniejsze okładki, takie niespalone, które widać w miarę dobrze, są do przeczytania. Przejdźmy od lewej strony, od książki zielonej. Tutaj to jest dziennik Atrusa, ojca tego wieku, niemalże jednego z głównych bohaterów całej serii Myst. On tutaj pisze po polsku, więc jeśli będziecie grali, naprawdę polecam przeczytanie. Jest to ciekawe i bez tych wskazówek raczej będzie wam trudno przejść Mysta. To jest akurat opis wieku Chanelud, wieku, czyli przypominam, świata, który się nazywa Chanelud i do którego też się udamy pod koniec gry. On tutaj opisuje te swoje przygody, o synach pisze swoich. Jest trochę sporo. Są też wyróżnione fragmenty w różnych kolorach, bo tam musi atrament skończyć, czy coś takiego, czy mu ukradli. Tutaj jest na przykład mapka Chanelud. Dlatego apeluję do was, że jeśli kiedykolwiek będziecie grali w Mysta, to grajcie z dużym papierem, z dużym notatnikiem i zaułówkiem. Wiele notatek trzeba będzie przerysowywać, żeby później się przydały. Bo tej książki nie da się wziąć z nami. Także to jest mapka, ale jej nie trzeba przerysowywać. To jest mapka Chanelud. Koniec książki. Przechodzimy do kolejnej. Ta jest spalona. Ta, teraz z taką okładką. Tym razem jest opis kolejnego świata, jakichś skał. Do tego świata też pójdziemy, do tego wieku. Tutaj jest okręt narysowany. Podwodna lampa. To jest ważny element
on się pokaże, mam nadzieję, że jeszcze w tym odcinku, bo właśnie do tego świata pójdziemy, do świata łodzi i skał, podwodna lampa, jest latarnia morska, którą też odwiedzimy, tu jest no jakby górna część latarni morskiej ze światłem na górze i ten wiek, moi drodzy, nazywa się wiekiem Stone Ship, no, czyli w wolnym tłumaczeniu kamienny statek, nie wiem, coś w tym stylu, i jest mapa. Do niego teraz się udamy, właśnie jego zagadkę rozwiążemy. I popatrzcie na to, to jest najistotniejszy element tej zagadki. Tu są konstelacje. Każda konstelacja, każdy układ gwiazd jaśniejszych, czyli tych z kreskami, i tych mniej jasnych, bez kresek wokół, jest przypisane jakiemuś znakowi. Podkowa, wąż, kleszcz, krzyż. Jak już się pewnie domyśliliście, są to znaki odpowiadające tamtym przyciskom za nami, te, które są przy tamtej fontannie. Także naprawdę, zapamiętajcie sobie to, a najlepiej zrysujcie, co ma, jak co wygląda, te kropki sobie porysujcie. A ja tymczasem, ja już mam to pozrysowywane ze starych notatek, jeszcze zobaczymy sobie inne książki. Tu jest jeszcze jedna książka o innym wieku. To jest wiek tym razem... Kurczę, jak on się nazywał? Przepraszam, muszę spojrzeć. On się nazywał... Mechanical Age. Tak, wiek mechaniczny. I to jest mapa tego wieku. To w innym odcinku już tam pójdziemy. I co jeszcze? I chyba... Oj, gdzie to było? Gdzieś ta książka tutaj była, naprawdę. O, jest. I to jest ostatnia książka, którą się da przeczytać, która jest strasznie długa. I zobaczcie, ona ma takie jakby... takie krzyżówki, no, takie kropki pozaznaczane. Jest ich naprawdę chyba 300, jeśli dobrze pamiętam. I te konstelacje odpowiadają temu, co możemy wcisnąć tutaj w kominku. Ale oczywiście wciskanie 300 kombinacji po kolei mija się z sensem, więc zostawiamy to na sam koniec. I teraz, zanim pójdziemy się bawić w planetarium, do naszego centrum astronomicznego, pokażę wam sztuczkę, która otworzy nam drogę do wieży. Sztuczka jest bardzo łatwa. Wystarczy kliknąć tutaj na obraz i otwiera się nam tajemne przejścia za półkami z książkami, prowadzące nas w głąb góry do wieży. Teraz tu pójdziemy. Dochodzimy do starej windy i wciskamy przycisk biblioteka. Światło gaśnie, robi się mrocznie i zasuwamy na górę żółwim tempem. Niestety nie da się tego przewinąć, więc trzeba poczekać, aż ona tam sobie pojeździ, pokręci się. I co? I jesteśmy, prawda? A jako, że jesteśmy, to popatrzcie, mamy tu drabinkę. Trzeba uważnie się rozglądać po prostu w tej grze i uważnie klikać. Aha, ojejku, przepraszam was. Ale to też jest ważne. Tutaj, jak widzimy, jest kamień. To jest taka szpara, taka dziura w tej wieży, która powinna nam pokazywać różne fragmenty, obracać się na różne elementy na naszej wyspie. Ale na razie... zapamiętajcie, że tu jest kamień. Dlatego sobie zjedziemy. No ale to dobrze. Jeden element zapomniałem jeszcze zrobić, zanim powinienem pójść do tej windy. Szybko go zrobimy. Wracamy szybko do biblioteki i patrzymy na mapę. Oj, trochę się zacięło. Oj, trochę mocno się zacięło. No nic, wracam po chwili. Muszę chyba zresetować tą grę. No dobrze, jesteśmy po krótkiej przerwie. Musiałem zresetować grę. I od razu mówię, że ten odcinek będzie trochę długi. Dlatego, że chciałbym jedno takie zadanie, jedno odkrycie, jednej tajemnicy na tej wyspie zawierać w jednym odcinku, żeby było po prostu łatwiej wam znaleźć, a nie rozbijać to na 1000 części. Dlatego miłego oglądania wam życzę. Okej, idziemy tutaj do mapy. Mam podświetlone. Chcemy rozwiązać zagadkę okrętu.
należy najechać kursorem na ikonkę wieży i przytrzymać. Jak widzicie teraz ta kreska pokazuje nam, w jaką stronę zwrócona jest ta szpara w wieży, te okno, więc należy po prostu tu najechać na statek i zatrzymać, tak, żeby kreska była czerwona. Proste. Jeszcze raz otwieramy przejście. Otworzyło się. Idziemy na górę. Cyk, biblioteka i fru na górę. Bzym. W porządku. I teraz zobaczcie, nie ma już tu kamienia, ponieważ górę wieży obróciliśmy. I teraz ona pokazuje na okręt, a konkretnie na gniazdo. I na ten dok, na którym staliśmy. I teraz, co jest ważniejsze i bardzo fajne w tej grze, drugi tył wieży także się obraca. Na tyle wieży trzeba obejść windę. I tu jest klucz, czyli jakby klucz do zagadki. Wchodzimy na górę i na tablicy. Oczywiście każdy element na tej wyspie, na który wieża może patrzeć, w cudzysłowie patrzeć, ma z drugiej strony klucz do zadania. Akurat wieża ma podane 3 daty. Oczywiście daty od razu powinny wam się skojarzyć z planetarium i tamtym wpisywaniem dat. Także polecam wam zanotować tutaj daty. To jest naprawdę roboty na 20 sekund. Ja też to szybko zanotuję. Październik 10, 17 stycznia i listopad. Listopad 23, godziny też są ważne. Chwileczkę. 1207. Dobrze, reszta moich notatek się zgadza. Także zanotujcie to sobie. I nie zwlekając, biegniemy do planetarium. Znowu windą w dół. Oczywiście ja nie będę wszystkiego wam pokazywał w 100% tutaj, od deski do deski, ponieważ to zajęłoby mi naprawdę o wiele więcej czasu, a ja nie chcę za dużo czasu tracić tutaj na nagrywanie tego. Oho, mist mi padł, przepraszam. No w porządku, znowu coś mi się z grą popsuło. Także drzwi otwieramy w taki sposób, bo już tutaj mam otwarte, że zamiast klikając tutaj na półki, klikamy na drugi obrazek, który tutaj jest, czyli na drzwi otwarte, i wtedy półki się zamykają, otwierają się drzwi wejściowe. Chodźmy do planetarium. Tutaj pokrótce wam pokażę, żeby już nie tracić długo czasu. Oj, źle zrobiłem. Trzeba zgasić koniecznie światło. Siadamy. Szybki polpit i przypomina mi sobie pierwszą datę. A więc pierwsza data to był tam... wpisujecie sobie, nie? To był chyba październik. Październik. 11 październik. Chodzi o to, żebyście te suwaki dobrze poustawiali. Roku 1984. Ojejku. 1984. I godzina dokładnie 10:04 rano. Jak już się upewnicie, że wszystko jest dobrze, a musi być dobrze, klikacie przycisk, tutaj komputer generuje, i chodzi o to, żebyście koniecznie na kartce zrobili sobie kwadracik i narysowali gwiazdki. Jasne gwiazdki muszą mieć te właśnie takie kreseczki wokół, czyli jako jaśniejsze, i malutkie gwiazdki te tutaj, po prostu kropki sobie narysujcie. I tak każdą datę po kolei. Ja już nie będę tego pokazywał, po prostu to sobie zróbcie. Kiedy już macie gotowe kropeczki na kartce i podpisane daty pod każdą kropeczką, wracacie do książki. Nie pamiętam, która to była książka.
To była chyba ta. Tak. I szukacie właśnie tego, co narysowaliście na kartce, porównujecie z konstelacjami tutaj. Na przykład. Na przykład to, to było to, co przed chwilą tam pokazało nam. I to jest liść dębu. Od razu powiem, że drugim kwadracikiem z tym jest... kurczę. Jest wąż, a trzecim jest kleszcz. I jeśli już macie te wszystkie zwierzaki plus liść, liść, wąż, kleszcz, to pamiętając to, wracamy do fontanny. I teraz patrzcie uważnie. Wracamy i znajdujemy liścia. Tu nie ma liścia. Tu jest liść. Klikamy na liścia, aż się podświetli na zielono. Nic się nie stało. Szukamy teraz węża. Tu nie ma węża. Tu jest kleszcz. I tu jest wąż. Klikamy na węża. Nie. I klikamy na kleszcza. Teraz u mnie słychać chlupoczący oddech, ten chlupoczący odgłos. Słychać, że coś się dzieje jednak na tej wyspie. Jako, że już to zrobiliśmy, spójrzcie, co się stało z fontanną. Statek się wynurzył. A więc biegniemy czym prędzej, łamiąc nogi do portu. Szybciej, 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 szybciej. I popatrzcie, wynurzył się w całej okazałości. Także schodzimy do statku. Możemy tylko tutaj otworzyć te drzwi. I zobaczcie na to. Tu jest książka. Kolejna księga, leżąca na krześle. Jest to jedna z tych ksiąg, które Atrus opowiadał w tamtym hologramie, w tamtym projektorze, dla swojej żony Catherine, o tym, że niektóre z książek z biblioteki przeniósł w bezpieczne miejsca. Oto jest jedno z tych bezpiecznych miejsc, dlatego zostało zatopione, żeby nikt niekompetentny się do niej nie dostał. Książka otwiera się po prostu tak. I zobaczcie, tutaj wyświetlany nam jest podgląd wieku, który jest opisany w tej księdze przez Atrusa. Podgląd świata, który on tutaj stworzył, który napisał tak naprawdę. Jedno kliknięcie sprawi, że przejdziemy do tego świata. I ta książka w uniwersum Mysta nazywa się Księgą Łączącą, czyli Linking Book. Linking Book, czyli księga, która po prostu łączy jeden świat z drugim. I jeśli ta księga zostanie zgubiona, to po prostu nie ma szans na wejście do tego świata. Świat jest zamknięty i po chwili upadnie. Albo po paru tam tysiącach lat. Nie wiadomo. Z drugiej strony, zawsze w świecie takim podświecie, takim no dodatkowym świecie, takim jak ten tutaj, musi znajdować się księga, która pozwoli nam wrócić do świata pierwotnego. Jeśli nie będzie tej księgi w tym świecie, zostanie zniszczona, spalona, utopiona czy cokolwiek, to utykamy w wieku na wieki, no. Jakby to powiedzieć, na wieczność. Nie ma szansu powrotu i siedzimy w tym wieku, póki ktoś nas nie uwolni. Tak właśnie zostali uwięzieni tamci dwaj synowie, tylko Cyrus i Akenar. No ale dość gadania. W takim razie ja tutaj pójdę, ale to już będzie w kolejnym odcinku. Postanowiłem, że jednak to rozbiję, ponieważ sporo czasu straciłem tutaj na tłumaczeniu, jak rozwiązać tą zagadkę tego świata. Więc zapraszam Was do oglądania, koniecznie do subskrybowania, ponieważ w kolejnym odcinku będziemy odkrywać wiek Stoneship. Bardzo fajny wiek. Także naprawdę polecam i trzymajcie się, cześć.